Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym dniu sobie poświęcamy klatki królikom, tak jak wam mówiłem wcześniej. Ja dzisiaj tą scenki dogrywam, ponieważ plątałem klatki wczoraj, nagrałem to i dzisiaj tak dogram, żeby był taki film zamontowany normalny. Zobaczcie, ile śniegu spadło. Biało wszędzie. Było więcej śniegu, tylko trochę już teraz cieple się zrobiło i wszystko topnieje. Się dzieje. No to co? To przejdziemy sobie do szplątania klatek, a ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Tak żeby było tak z 50 łapek, będzie fajnie. Subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco, bo jak wiecie, nagrywam dwa tygodnie odcinki, żeby was nic nie ominęło. O, tu pojadę koło na razie wody, zaraz się skończyła. Patrzcie, piją z niego, nauczyły się. No to widzimy się już, jak poplątam klateczki. Ja na wszystko nagram. Trzymajcie się. No i klateczki mamy już posprzątane ładnie, leżą króliczkowi. Nie sprzątałem tylko temu samcowi, jak widzieliście na nagraniach, ponieważ tamte samczyk ma czysta, młoda samiczka ma przecież chyba karmiła je, bo ja nie wiem, co się widać, ale jem zaraz wody, mi się pokończyło wszystko im. Ten samczyk ma czysta jeszcze. Nie muszę już sprzątać. Co tam? Dobra, tu zobaczcie, co tak pokroiłem marchewkę, bo miałem w takim worku, kupiłem kiedyś na targu i że już tak gniła, się psuła i poprzybierałem, poodkrawałem to dobre, a to wcześniej wrzuciłem. To sobie damy teraz króliczką też tego. Tu tam mu ja tego wrzuciłem na kamidło. Każdemu sobie wrzucimy trochę morwi, pietruszki. O. Wody nalejemy zaraz. Sianka mają, w tamtym modu też chyba trzeba sianko tylko przynieść. Samicę sobie wrzucimy tutaj. No. Wcina ładnie. Teraz tej samicy sobie jeszcze wrzucimy. Damy tu jeszcze trochę tego. Dobra. Damy młodym samcom sobie jeszcze tutaj wrzucimy.
chciałem też taki odcinek nagrać z ważenia tych młodych, nie wiem, czy by się taki odcinek chcieli, czy nie. Wpiszcie je w komentarzu, taki odcinek, żeby ważyć te młode. No już takie młode nie są, bo mam już 3 miesiące ponad, więc już takie młode to one nie są. Dobra, niech sobie jedzą ładnie. Ten się nie boi, ten się nie boi. Dobra, to wiemy, są teraz wody. Już chyba teraz pojedełka zamontuję sobie w każdej klatce, bo już chyba to był teraz ostatni taki przymrozek, więc sobie już domadziemy to mogli zamontować. Kurde. Ło. O ją, chodźcie, jak marchewkę ścinają. Tu macie, mam wyciągnąć, właśnie kłócicie z tą marchewką, że... Proszę biec. Ja teraz nie wody. To jest coś, co tu dałem, taka... Ale taki ten kafel, żeby miała więcej tej wody, bo... Jak wiecie, miałem taką małą miseczkę, której nie wystarczała za bardzo, bo miseczka to ona była za mała do niej. Czekajcie chwilę. Widzimy się już panowie. Sorki za przerwę. Będę chyba też teraz sobie odrobaczał króliki. No nie wiem czy... Ale tylko odrobaczę sobie tą parkę tego samczyka do góry tego. I tam samiczkę tego. Tam tej samicy myślę, co nie, bo ja tutaj nie przewiduję dla niej drugiego żywiołu dla mojej hodowli. Może do końca tego roku będzie koniec z nią. Tak sobie jeszcze może dopuszczę ją teraz jak nam wychowa 2 miesiące, to będziemy mieli maj. Czekajcie, maj, marzec, kwiecień mamy. Maj, czerwiec. Lipiec, sierpień nie dopuszcza, bo jest za gorąco. We wrześniu dopuścimy. W listopadzie już nam... Nie, wrześniu dopuścimy, w październiku nam urodzi. W grudniu wychowa. No to się na święto zabije. Będzie dobrze. Dobra, to chyba wstyd w tym odcinku. Piszcie, czy byście chcieli taki odcinek zważenia tych 3-miesięcznych królików. Zobaczcie, jak się kłócą o marchewkę. Jakby nigdy marchewki nie widziały. No. Dobra, to trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji. Cześć.